Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej kolekcji Belle z Biedronki we współpracy z Red Lipstick Monster. Dawno Belle na moim kanale nie było, ponieważ zrezygnowałam totalnie, kiedy przestały do mnie właściwie przychodzić paczki PR, nie będę Was oszukiwać, zrezygnowałam totalnie z testowania produktów Belle. Dużo kosmetyków mi się nie sprawdzało, czasem trafiały się jakieś perełki i prawdopodobnie z tego tytułu tych paczek już po prostu od Belle nie dostaję. I też nie testowałam nic, ponieważ te kolekcje Belle z Biedronki również są coraz droższe. To była taka inwestycja pieniędzy w kosmetyki, których później zazwyczaj nie używam. W ogóle powiem Wam, że nie zachodziłam na dział Belle w Biedronce, jakoś mnie nie ciągnęło w tę stronę, nie chciałam, żeby coś mnie właśnie kusiło. I wczoraj na Instagramie śmignęło mi właśnie jakieś wideo, w którym Red Lipstick Monster pokazuje właśnie kosmetyki, których używa i nie ukrywam, że najbardziej zainteresowały mnie błyszczyki z brokatem. I właściwie dzisiaj rano poszłam do Biedronki, żeby zobaczyć, czy ta kolekcja jest i była, więc wzięłam część tej kolekcji, nie kupiłam też wszystkiego, ponieważ nie chciałam wydawać pieniędzy, te kosmetyki są coraz droższe, nie ukrywajmy, więc wzięłam po jednej rzeczy, jeśli chodzi o błyszczyk, właśnie w tym szarym odcieniu najbardziej mnie on intrygował, jeden cień w płynie, jeden olejek, wzięłam sobie duo różów, bo ostatnie, które było, bardzo mi się spodobało i eyeliner w pisaku. Było to również takie duo, rozświetlacz, cienie, coś w tym stylu, ale też cena była około 40 zł, więc po prostu się nie skusiłam. Na te 5 kosmetyków i tak wydałam około 150 zł, także jest to dosyć spora cena, jak na Belle z Biedronki. Te kosmetyki jednak już nie są w cenie 10 zł plus, tylko 25 zł plus, a za duo różów zapłaciłam nawet chyba 37 zł. Także ceny poszły mocno do góry i dlatego też nie zdecydowałam się na test całej kolekcji. Ja już nie przeciągam, przetestujemy sobie to, co kupiłam, pokażę Wam te kosmetyki w akcji i na koniec oczywiście powiem Wam, jak mi się te kosmetyki sprawdziły i oczywiście powiem Wam, co polecam, co warto zakupić. Przygotujcie sobie coś do picia, nie zapominamy oczywiście o kciukach, o subskrypcjach i zapraszam Was bliżej siebie. Na twarzy mam podkład, mam korektor pod oczami oraz mam wykończone brwi. Nie pudrowałam twarzy, a to dlatego, że chcę z Wami przetestować to duo różów w kremie. Mamy tutaj dwa kolory, jeden bardzo ładny jesienny. Zeswatchowałam sobie w Biedronce, bardzo mi się spodobał, mega kremowy. Drugi natomiast w takim naprawdę mocnym różu. Nałożę sobie najpierw ten jaśniejszy róż, tak żeby Wam pokazać, jak wygląda na policzku. Jest to oczywiście w formie takiego musu. To jest kolor, który nie do końca mnie przekonuje. W takich kolorach na policzkach raczej nie chodzę. Jest on dosyć mocny. Drugi jest właśnie taki bardziej jesienny, przepiękny. Dla mnie idealny odcień, właśnie taki jesienny różu. Konsystencja oczywiście musu, bardzo przyjemna. I zaczniemy sobie od tego mocnego. Nałożę go małą porcję, bo wydaje mi się, że jak on zostanie dobrze rozprowadzony, to może pięknie wyglądać na policzku. Wcale nie trzeba się go bać. Oczywiście jest to dosyć mocny róż, taki żarówiasty, tak bym powiedziała, natomiast ładnie się wtapia się w skórę i do bladych cer myślę, że może bardzo fajnie wyglądać po rozblendowaniu właśnie gąbeczką. Pięknie stopił się ze skórą, także mega mi się podoba ten efekt. Myślałam, że bardzo łatwo będzie można przesadzić, ale róż wygląda taki transparentny bardziej na twarzy. Ja sobie zostawię na dłoni te róże oba, ponieważ chcę zobaczyć, czy zastygają. Teraz weźmiemy sobie ten drugi róż w takim bardziej jesieniarskim odcieniu. I również nałożę go palcami. Jeśli macie problemy właśnie z rozprowadzaniem takich kosmetyków kremowych, to bardzo fajny sposób to jest właśnie rozprowadzenie, rozgrzanie go na dłoni i dopiero aplikacja na twarz, wtedy będzie się łatwiej wtapiał w skórę. I drugi odcień, taki troszeczkę bardziej wiśniowy. Aczkolwiek nie przypomina aż tak tego różu, który jest w opakowaniu. Ja spróbuję sobie dołożyć więcej i zobaczymy, czy uzyskam efekt większego, mocniejszego krycia, bo róż wydaje się taki bardziej transparentny. Już tutaj sobie sprawdzam i róże zastygają, także to można na pewno zauważyć na dłoni. Ogólnie na twarzy jest subtelna różnica, ten wygląda bardziej chłodno, ten jest ciemniejszy, aczkolwiek nie ma aż takiej dużej różnicy, jaka jest widoczna tutaj w tym opakowaniu. Także ja sobie dołożę tego ciemniejszego, bo on mi się oczywiście bardziej podoba.
Bardzo ładnie się wtapia ten róż w podkład, tutaj nie widzę absolutnie żadnych problemów i jest to taki produkt, który wygląda lekko transparentnie na policzku. Kolejny kosmetyk, który chciałabym z Wami przetestować, to cień w kremie i ja zdecydowałam się na odcień Aurora 02. Były trzy odcienie, był jeszcze taki jasno perłowy, który też bardzo mi się podobał. I zadziwiające jest w tym cieniu to, że jak ja patrzę do kamery, do podglądu, on wygląda zielono-niebiesko. Teraz widzę to w lusterku nawet, zielono-niebieski kolor z odrobiną żółci i tak też wygląda w kamerze, jak patrzę do podglądu. Natomiast jak patrzę na niego na dłoni, Wy tego niestety nie zobaczycie, on jest jak w opakowaniu bardziej fioletowo-różowy. Po prostu zmienia się też pod kątem światła, różne odbicie światła daje różne kolory tego cienia. Ja zdecydowałam się, że właśnie dzisiaj makijaż oczu będzie przy użyciu tego cienia oraz eyelinera. Nie miałam nigdy eyelinera Belle, więc jestem bardzo ciekawa. Również z tej kolekcji Red Lipstick Monster i eyeliner był w jednym odcieniu 01. Jeśli chodzi o końcówkę, jak widzicie, jest ona bardzo precyzyjna, przynajmniej na taką się wydaje. Eyeliner jest czarny, ja zrobiłam tutaj szlaczek i jak widzicie, ta pigmentacja tej czerni nie jest jakoś mocna. Spodziewałam się, że ten eyeliner będzie mocno, mocno czarny, jednak tak widzicie, ten pigment i krycie nie jest jakieś turbo czarne. Cień oczywiście zastyga i eyeliner także jest właściwie nie do ruszenia. Nałożę sobie korektor Rimmel Multitasker. W zewnętrznym kąciku nałożę sobie dosłownie odrobinę bronzera, tak żeby podkreślić ten zewnętrzny kącik. Nie chcę jednak nakładać tego cienia na całą powiekę, tylko raczej skupić się tutaj w wewnętrznym kąciku. I ja nałożę ten cień pędzlem syntetycznym. Możecie zobaczyć tutaj na oku, ten cień jest w takiej stylistyce, powiedziałabym, mermaid. Dla mnie jednak na oku za mało fioletu. Mało jest tego fioletu, który przebija się gdzieś w opakowaniu. On właśnie bardziej jest widoczny na dłoni, a na oczach niestety znika i wybija się bardziej taka zielona, turkusowa drobina. Myślę, że może być to fajny cień pod jakiś błysk, na przykład chcecie nałożyć na to sobie jakiś turbo pigment od Glam Shopu, jakiś cień błyszczący. Natomiast tutaj sam ma dla mnie zdecydowanie za mało koloru i zdecydowanie nie wygląda jak na dłoni. Na dłoni, o, teraz możecie zobaczyć, ja widzę bardziej pod tym kątem, ja widzę właśnie cały czas taki fiolet. We wewnętrznym kąciku ja sobie nałożę cień Zimne Światło, który jest absolutnie moim ulubionym z tej palety nowej od Glam Shopu. I przetestujmy teraz eyeliner. Jestem ciekawa, czy na powiece będę miała takie samo wrażenie jak na dłoni. Na pewno już Wam mogę powiedzieć przy pierwszym ruchu, że jest bardzo, bardzo precyzyjny. Dawno nie miałam eyelinera w pisaku i można tutaj zauważyć, że precyzyjny to jest. Jeśli chodzi o kolor, nie ma tragedii. Na swatchu wydawał mi się mniej napigmentowany. Bardzo fajny, precyzyjny eyeliner. Ogólnie taki cień też fajnie sobie dać na kreskę. Dlatego, że na kresce on też bardzo ładnie może wyglądać. I zobaczcie, tutaj też można sobie takim cieniem właśnie kreskę wzbogacić. Muszę powiedzieć, że eyeliner bardzo precyzyjny, super się z nim pracowało. Jedyne co, chyba musiałabym poczekać troszeczkę, aż zastygnie mocniej, bo jak zaczęłam dokładać tego cienia Aurora, to zaczął mi się czarny spod spodu odklejać. Natomiast myślę, że bardzo, bardzo fajny efekt takiej błyszczącej kreski na końcu. Super to razem wygląda i makijaż oczu taki minimalistyczny, ale myślę, że fajnie się prezentuje. Jeśli chodzi o produkty do ust, skusiłam się na błyszczyk w szarym kolorze z drobinką oraz lip oil.
ponieważ bardzo lubię olejki od Belle i wielokrotnie już Wam tutaj pokazywałam. Błyszczyk jest, jak widzicie, w szarym kolorze i ma dosyć dużo srebrnej drobiny. Powiem Wam, że spodziewałam się, chyba, że drobina będzie bardziej widoczna też w innych kolorach. Widzę tutaj też jakąś różową drobinkę. Niemniej jednak to srebro tutaj wygrywa i zdecydowanie jest najbardziej widoczne. Olejek ma taki duży aplikator, kojarzy mi się z aplikatorami Diora, jak mam być szczera. I powiem Wam, że nałożę najpierw ten olejek na usta, bo jestem go bardzo ciekawa koloru ogólnie, jak on będzie wyglądał. Jeśli chodzi o kolor, ja zdecydowałam się na 03 Yummy. Nie jest to konsystencja zdecydowanie olejku od Diora, ale bardzo fajny aplikator. Zapach taki, delikatnie mówiąc, sztucznawy. Ale nałożony większą porcją, bardzo ładnie wygląda na ustach. Jeśli miałabym się zdecydować, to ponownie pewnie wybrałam ten sam odcień, ponieważ mimo tego, że on wygląda dosyć intensywnie w opakowaniu, to na ustach, jak widzicie, wpada po prostu w taką wiśnię. Myślę, że tutaj konturówka by się przydała bezapelacyjnie. Ja oczywiście nałożyłam ten olejek, żeby Wam pokazać kolor, bo docelowo chcę zrobić makijaż z tym błyszczykiem. Więc gdybyście się zastanawiały, jak ten olejek wygląda na ustach, to wygląda tak wiśniowo. Na pewno pasuje do makijażu na policzka, do tego różu, bardzo ładnie się to zgrywa. Natomiast myślałam, że odcień będzie intensywniejszy, bardziej wpadający w taki burgund. I teraz zajmijmy się błyszczykiem. Błyszczyk wzięłam w odcieniu 04 Stormy. Tutaj jeśli chodzi o ten błyszczyk, mamy 4 odcienie. Ja chciałam przetestować tylko właśnie ten w tym szarym odcieniu, bo bardzo mi się on spodobał. Na pewno będzie fajnie wyglądał z taką chłodniejszą konturówką. Ja sobie akurat wezmę kredkę od Make Up For Ever. I jedziemy z błyszczykiem. Bardzo fajny aplikator, to na pewno na plus. Ojej. Powiem Wam, że podoba mi się, zwłaszcza do tej kredki od Make Up For Ever, ponieważ ona jakby spaja tutaj ten kolor i trzyma w ryzach tę szarość. Myślę, że właśnie takiego odcienia kredki, konturówki wygląda to super. No, muszę Wam powiedzieć, że usta mi się bardzo podobają. Błyszczyk mi się podoba dużo bardziej niż ten olejek tak naprawdę. Myślałam, że będzie odwrotnie. Makijaż ogólnie wyszedł w takich chłodnych odcieniach. Nawet powiem Wam, że za bardzo nie chcę dokładać żadnego bronzera na policzki. Chcę, żeby ta skóra pozostała taka delikatna, tylko z tym różem. I ja sobie wezmę rozświetlacz od Glam Shopu Promień. Dosłownie odrobinka. I to już koniec tego testu, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że ten test, ten odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli chodzi o kosmetyki Belle, dawno nic nie kupowałam i tutaj zarówno mam zachwyty, jak i trochę takie porażki, że wiem, że już po prostu więcej nie wydałabym na to pieniędzy. Nie będę się oczywiście wypowiadać na temat całej kolekcji, bo nie wszystko testowałam, więc pokrótce powiem Wam, co mi się sprawdziło, a co niekoniecznie. Zacznijmy sobie od duo różów w kremie. No i tutaj powiem Wam, że trochę zaskoczenie, bo spodziewałam się, że ten ciemniejszy odcień będzie na policzku bardziej taki jesienny, jesieniarski. Natomiast niestety tutaj te róże są bardziej transparentne, w związku z czym dosyć dużo tego produktu trzeba nałożyć, żeby po prostu było widać pigment. Jeśli chodzi o ten jasny odcień, to w zasadzie on jest bardzo taki delikatny, ale po nałożeniu na skórę zaczął się dosyć mocno wtapiać i robi się właśnie taki półtransparentny, więc ciężko tutaj byłoby zbudować pigment. Większy pigment oczywiście będzie miał ten ciemniejszy, natomiast nie ma aż takiej dużej różnicy w tych kolorach, jak są widoczne w opakowaniu, także tutaj mi by w zupełności wystarczył taki jeden ciemniejszy. Wolałabym na przykład kupić świadomie ten ciemniejszy, ten jaśniejszy. Tutaj dla mnie jest zbyt mały pigment. Kolejny kosmetyk, który testowałam, to cień w płynie. I tutaj jak widzicie na oczach, ten cień w płynie bardziej widać taką żółto-zieloną drobinkę. Na swatchu dużo bardziej mi się podobał ten cień, tak samo jak podoba mi się tu dużo bardziej w opakowaniu. Na oku właściwie w ogóle nie widać tego fioletu, jak rozpracowałam ten cień na powiece pędzlem, także została tutaj właściwie tylko taka zielono-żółta drobinka. Już dużo bardziej podoba mi się ten cień w płynie na kresce. Uważam, że to jest świetna alternatywa dla tego cienia i tylko dlatego go Wam polecę, ponieważ uważam, że naprawdę przepięknie wygląda na czarnej kresce. Tutaj dużo więcej kolorów się pojawia na takim czarnym pigmencie, także
do używania na całą powiekę średnio, chyba że jako baza pod jakiś błyszczący pigment. Jeśli chcecie, żeby coś Wam się fajnie przyklejało, ładniejszy kolor tej aurory uzyskacie zdecydowanie właśnie na czerni. Czyli też wydaje mi się, że jakbym sobie zrobiła jakieś ciemniejsze smoki i na to nałożyła ten cień, to też bardziej byłby podbity kontrast. Taki cień rozprowadzony pędzelkiem to nie jest nic szczególnego i tutaj nie wygląda to jakoś niestety spektakularnie. Nie wiem jak pozostałe dwa kolory, natomiast patrząc na ten cień, ja raczej już na kolejny się nie skuszę. Na pewno będę z niego korzystać właśnie do robienia kreski. Myślę, że tutaj może to być bardzo fajny taki akcent kolorystyczny, albo właśnie spróbuję też zrobić jeszcze jakieś smokey eye z wykorzystaniem tego cienia z taką ciemniejszą bazą kolorystyczną. Jeśli chodzi o eyeliner w pisaku, bardzo precyzyjny, bardzo fajnie się rysowało kreskę, bardzo precyzyjny do wewnętrznego kącika, naprawdę super, tutaj można było delikatnie, bardzo precyzyjnie wyciągnąć wewnętrzny kącik, ładnie sunie po cieniach, nie ma absolutnie żadnych zarzutów. Oczywiście jeśli chodzi o trwałość, dam Wam znać w późniejszym czasie, bo nie wiem, czy nie będzie się wykruszał, czy nie będzie się zjadał w ciągu dnia. Na ten moment bardzo, bardzo przyjemnie się nim rysowało kreskę i myślę, że mogę go Wam polecić. Kosztował chyba 25 albo 29 zł, więc też nie jest to jakaś najtańsza opcja, jeśli chodzi o drogeryjną półkę cenową. Cień w płynie też kosztował coś około 30 zł. Niestety, przepraszam Was, nie pamiętam cen, ale wszystko było powyżej 25 zł, jeśli chodzi o te produkty, które zakupiłam. I ostatnie dwa produkty, które testowałam, to olejek. Olejek myślę, że tak na co dzień, gdzieś tam do torebki, do takiego codziennego makijażu jest ok. Troszeczkę się zawiodłam kolorem, myślałam, że jednak będzie bardziej kryjący i spodziewałam się może jakiegoś bardziej wiśniowego zapachu. Bardzo mi szkoda, bo ten zapach jest niestety mocno sztuczny. Jeśli chodzi o błyszczyk, ma jeszcze bardziej sztuczny zapach niż ten olejek. Natomiast tutaj absolutnie dla mnie to jest taki produkt, który jest hitem tego odcinka. Mega mi się podoba ten szary kolor, ten chłodny kolor, bardzo ładnie wygląda na ustach, ta drobinka jest super. Myślę, że to jest taka fajna opcja takich sylwestrowych, świątecznych czy studniówkowych, karnawałowych ust. Bardzo, bardzo mi się podoba i myślę, że po ten błyszczyk jeszcze do Biedronki pójdę, ponieważ bardzo, bardzo mi się podoba to, jak wygląda na ustach, nie klei się i dla mnie to jest zdecydowanie hit dzisiejszego odcinka i kosmetyków, które miałam okazję testować. Także lećcie po ten błyszczyk, bo jest naprawdę super. Ogólnie makijaż wyszedł w takich chłodniejszych odcieniach, co nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Także to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego testu. Koniecznie dajcie znać, czy kupiłyście coś z tej kolekcji, czy planujecie coś kupić. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!